Tym w nim jako Meksyk postaram się stworzyć Cesarstwo Meksyku. Tutaj potrzebuję trochę terenów na południu oraz tutaj potrzebuję dużą część Stanów Zjednoczonych, co na pewno proste nie będzie, więc od razu zacznę inwestować dużo tutaj w inwestycje z 50%. No i tutaj sobie wszystko ładnie ustawię w taki sposób, aby to państwo się oczywiście bardzo przyjemnie rozwijało. Towary też mogę sobie dać na 50%, bo mam kasę na minusie, ale to się z czasem powinno zmniejszyć. A ja chciałbym, żeby to państwo się od razu rozwijało, jeśli ja będę musiał mieć takie poważne wojny. Chociaż kasa tak nieprzyjemnie wygląda aktualnie. Dobra, może damy wszystko tutaj na 40% jednak, żeby jednak cokolwiek zarabiać. No i zaraz tutaj ruszam na południe, no a potem Stany Zjednoczone. Postaram się to też zrobić bez handlu, chociaż zasady wyzwań zapewne znacie. Pisałem je na społeczności. Mogę teraz przypomnieć, że staram się nie korzystać z wasalizacji i aneksji, oraz że staram się nie korzystać z handlu, ale oczywiście te zasady przestają obowiązywać, kiedy mi zaczyna się dać psycha. Zacznę już tutaj cokolwiek rekrutować, albo w sumie nie. W sumie wyrekrutuję pieniądze. Znaczy, wyrekrutuję wojsko, a nie pieniądze. Dopiero jak będę miał inflację i wtedy wyrekrutuję tyle wojska, że mi na całą kampanię tutaj na południu starczy. I w sumie już mogę tutaj sobie zwiększyć to do 50% wszystko. Mam minus 400 kasy z zarobku. No i w sumie dobra, to jeszcze zmniejszę na tak na 45. Chociaż te pieniądze naprawdę wolno lecą, więc je mogę stąd już zabrać i zacząć inwestować w badania. 60% myślę. Też mi oni coś każą to asymilować. A, jakaś choroba przyszła, no dobra. No to spoko, to nie muszę asymilować, bo to się samo zaraz ogarnie wszystko. Okej, już się pojawiła inflacja. 24 punkty technologiczne dam w sposób standardowy dla mnie. Przestanę inwestować w badania i rozpocznę przepotężną rekrutację wojsk. Ale też myślę, że taką, żeby tego państwa nie zadłużać jakoś bardzo. No i wypowiadam wojnę teraz w Gwatemali. Chociaż zobaczę, jak moje relacje dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi. Najlepsze to one nie są, więc je tutaj trochę poprawię. Jeszcze ten punkt technologiczny tam dałem w podatki. Okej, no i Gwatemala zajęta. Teraz bym podbił to Belize. Tylko tutaj sobie wezmę też z Gwatemalą pokój. Dobra, już jest wzięty. No i wiem, że jestem źle rozstawiony na to Belize całe. Ale mam nadzieję, że ruszę pierwszy. Niestety nie ruszyłem. I mi tutaj teraz zaczynają uciekać. No ale nie na długo. Oni jeszcze mieli sojusz z Bahamami, które mi wypowiedziały wojnę. No ale koniec końców skończyło się wszystko pokojem, więc przyjemnie. Tutaj sobie ruszę na ten Salwador cały. Przygotuję się na wojnę z Hondurasem, którą zaraz rozpocznę. Jak gdzie tutaj muszę dojść? Do Kostaryki. Tutaj do granicy z Panamą muszę przyjść. No dobra. No, wybronili się tam w ogóle. W jednym mieście. Ciekawe bardzo. No ale dobra, ja to sobie tutaj przyjmuję. I wypowiadam wojnę teraz Nicaragua. Nie wiem, jak to odmienić. Okej, tutaj ich stolica przejęta. Dużo wojska w ogóle mi wypalili w swojej stolicy. Ciekawe. Ja tutaj ich całych przyjmuję. No i tutaj ostatnia wojna na południu. Z Kostaryką. Ty, oni mają z kim wojnę? Z Dominikaną. Dobra. No to dla Dominikany nic już tutaj nie zostanie po prostu. Wszystko ja biorę. No i dobra. I bardzo przyjemnie. Ja teraz zacznę wszystko asymilować. Aby troszeczkę to państwo rozwinąć jeszcze. W ogóle ktoś za oknem, nie wiem, ktoś w rury nawala. I mam nadzieję, że tego nie słychać teraz. Jakby mam też filtry z OBS-a włączone, więc pewnie nawet szumu z komputera nie słyszycie. On trochę szumi, bo sobie ustawiłem, żeby, nie wiem, żeby tam się robiło jak najzimniej jak się tylko da. Żeby wiatraki pracowały najciężej jak się da. No ten komputer się ostatnio zbyt bardzo przegrzewa. No ale wracając. Teraz muszę się zacząć bardzo przygotowywać na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. A ta wojna naprawdę prosta nie będzie. Mam nadzieję, iż oni będą mieli tutaj z kimś też wojnę. Żeby się też skupili na jakimś innym froncie. Może gdzieś tutaj na Bliskim Wschodzie, tak w sumie lorowo by było. Ale raczej wątpię, że nawet jakbym wziął nawet handel tutaj, żeby oni wypowiedzieli wojnę na przykład z Syrii, to raczej wątpię, że oni by tam w ogóle podpłynęli, nie? A z Kanadą mi się nie opłaca brać handlu, ponieważ, jak możecie zobaczyć, tutaj niektóre tereny są blisko Kanady, to co muszę wziąć. I taka Kanada mogłaby mi te tereny po prostu ukraść. Znaczy wiem, że rozbicie sobie tych prowincji, co muszę zdobyć na przykład dwa państwa, to mogłoby też mi trochę ułatwić. No ale nie jestem co do tego pomysłu w 100% przekonany. Tutaj muszę jeszcze coś asymilować, a tam żadnej choroby nie było. To znaczy, że coś się tam po prostu źle zasymilowało. No ale to mi tak było z 80%, więc to jest i tak git. Okej, no i już mam naprawdę słaby przychód. No już wcześniej miałem inflację. No ale już ja skipowałem tury do momentu, już naprawdę przychód nie będzie tragiczny. I teraz rekrutuję wojsko za całe moje pieniądze. I jakby mogę też zadłużyć to państwo. Dla mnie to żaden problem. Raczej wątpię, że mi się to też na raz uda przejąć te Stany Zjednoczone. Mi się wydaje, że tak będę potrzebował z dwóch, może trzech wojen.
aby wszystko sobie tam ładnie ogarnąć. No ale oczywiście plan jest taki, żeby wszystko przejąć od razu. Dobra, i troszeczkę wojska tutaj zgrupuje w San Salvador i troszeczkę tutaj w naszej stolicy. I zobaczymy zaraz, ile tego wojska będzie. To 60 tysięcy, 155, okej. Okay. Tu coś jeszcze jest w ogóle. No tak, 160 tysięcy. No i fajnie, dobra. Raczej tyle powinno starczyć. Ty, mają wojnę z Peru. USA ma wojnę z Peru. Ale tutaj już Boliwia to Peru zajmuje, to raczej USA się tutaj nie skupi na tym froncie. No dobra, wypowiadam im wojnę. Może gdzieś tam mają swoje wojsko. Ja też nie jestem w ogóle przygotowany na potencjalne desanty, więc tutaj mogą stać się naprawdę złe rzeczy. No ale jak coś, to jakieś wojsko się przetransportuje, jeśli będę miał odpowiednią ilość szczęścia. Też tutaj muszę bardzo dobrze patrzeć na to, gdzie mam ile wojska, bo najlepiej by było mieć oczywiście wszędzie porówno, na froncie zachodnim, jak i wschodnim. No, tam na zachodzie już się wybronili. Ja tam nie mam żadnego wojska, żeby tutaj można było ruszyć z kontrą, więc tutaj muszę trochę to wojsko tak bardziej, no tutaj dosłać wsparcie. No i tutaj to wojsko jest bardziej rozciągnięte, przez co jest mniej wojska, nie? A tutaj jest aż 33 tysiące. To jest coś, czego nie lubię w tej grze. W sensie, jak mi się takie rzeczy dzieją. Okej, tam się udało tam ich wojsko zniszczyć. Tutaj też jakieś tam ich wojsko niszczę. Więc dobra, na razie jeszcze jakoś idzie to. Oj, i znów się wybronili. I znów na zachodzie. Myślę, że oni tam mają więcej wojska. Oj, skipnąłem turę. Przez przypadek jedną. I się wypalili w sumie na jednej z moich prowincji, więc w sumie to git. No i o tym mówiłem, że takie desanty tutaj będą iść, nie? Ajajaj. Ja tutaj nie jestem gotów na to, aby odeprzeć ten desant, więc ja tutaj postaram się dogadać na taki tymczasowy rozejm. 3000 wojska, no nie ma szans, że ja to wojsko ich tutaj pokonam. Dobra, ja tam dosyłam po prostu posiłki. I z czasem się raczej uda tam tych wojsko rozbić, jeśli się nie zgodzą na pokój. No niestety się nie zgodzili. No i tutaj coraz gorsze rzeczy zaczynają być. To USA w ogóle sobie też wzięło tutaj pokój z Peru, więc już na tamtym froncie się raczej skupiać nie będą. Znaczy ja tam nawet nie ma frontu, więc 100% amerykańskiego wojska będzie na granicy ze mną, więc to są tragiczne wieści akurat. Tak, mam nadzieję, że z czasem uda mi się USA tak zniszczyć, że oni też jakiegoś mega potężnego wojska nie będą w stanie rekrutować. Chociaż wiem, że oni głównie tutaj pewnie rekrutują swoje wojsko, bo tutaj jest większa populacja. No tutaj jest mniejsza ta populacja, więc tutaj nic nie zrobią. Tu jakiś kolejny desant idzie od Stanów Zjednoczonych. Ja tutaj się zatrzymam tym wojskiem na chwilę. No a tutaj postaram się dalej coś zrobić. Coś osiągnąć. No coraz gorzej jest na tym froncie. Mam nadzieję, że też to wojsko, co oni tam się zdesantowali, to jest ich główne wojsko. A tutaj już naprawdę nic nie będą mieli, bo jeśli oni dalej coś tutaj, jeśli coś mają w głębi kraju dalej, to jest już naprawdę tragedia. Dobra, te 6 tysięcy wojska niech lepiej tutaj na front pójdzie walczyć już. Bo na tym froncie od tutaj, gdzie nie ma desantu, też jest tragedia. Okej, coś tam się wypalili. No oni tutaj na moje tereny w ogóle wbijają. Więc chwila, to trzeba tutaj już jakoś powoli odbijać. Tu jest bardzo duża ilość wojska, dużo jedynek bardzo. Ja bym to jakoś podzielił, trochę tam bym wysłał. I trochę tu. I trochę tutaj na środek. No, jakoś tak. Tutaj udało mi się domknąć okrążenie. Więc to wojsko też ma iść na front walczyć. No ale i tutaj mi się tak będą teraz rozlewać. Nie no, to jest tragedia na tym froncie, o tutaj. Co tu się dzieje? Ja tego nie dam rady w ogóle odbić. Ta wojna będzie trwała naprawdę długo. Może wziąłbym z nimi tutaj jakiś pokój już. Jakby dla mnie to by było opłacalne. Oni się też mogą w sumie też na to zgodzić. Bo po paru latach wojny to wiem, że AI jest większa szansa na to, że oni się na pokój wtedy zgodzą. Ale nie ma co się łudzić o to, że będzie pokój. W sensie, nie ma co w tym pokładać jakichś nadziei. Ale się zgodzili, no dobra. Ten front wygląda tutaj naprawdę koślawo i nie podoba mi się on. I to naprawdę ciężko będzie jakoś fajnie obstawić, jakoś wojsko też tutaj dać. Ale cóż, no tak wyszło już. Zobaczmy w ogóle, ile mamy terenów. O, ile mi się udało przejąć. Co jest, już nie potrzebujesz tak sporo od Stanów Zjednoczonych, więc git. Jeśli oni by mi się tutaj nie zdesantowali i mógłbym wziąć te tereny, to bym jeszcze te pewnie tutaj wziął. I w sumie już by było po challenge'u, bo też wziąłem troszeczkę tutaj, jak widać, nadwyżkę, nie? Nadwyżkę tych terenów. Ale dobra, wygląda to ciekawie. A w międzyczasie ty możesz dać łapkę w górę, suba, wbić na serwer Discord, wbić na kanał Asewek Plus, zajrzeć opcję wspierający. I to wszystko chyba. Kurde, szybko dzisiaj się uwinąłem z reklamami na filmie. I mam wojnę z Kubą i z Brazylią, ale się zgadzają na pokój. Pięknie, dobra. Żadna wojna mi teraz nie jest potrzebna, bo ja tutaj muszę asymilować tereny, które kiedyś należały do Stanów Zjednoczonych i się tutaj gdzieś zgrupować. Tutaj mam w ogóle jeszcze jakieś dywizje, wojsko.
Ja tych dwóch prowincji raczej nie będę obstawiał, myślę. Jak będę się na wojnę szykował kolejną. Iż całe swoje wojsko zgrupuję od tutaj, bo naprawdę tego wojska mi mało zostało. Ja coś tutaj dorekrutuję, to jest raczej oczywiste. Jeden punkt technologiczny dam w przyrost ekonomiczny. O, w ogóle powstało Królestwo Brazylii. W sensie, tak zwróciłem uwagę, bo wziąłem pokój jeszcze z Brazylią, jak mi wypowiedzieli wojnę. A zawsze się pokazują powiadomienia, jeśli z kimś rozejm minie. I mi się nie pokazał z Brazylią, tylko z Królestwem Brazylii już mi się pokazało, że mam rozejm. Ciekawe bardzo. No i zacznę tutaj jeszcze inwestować w badania, inwestycje i towary. 11 dodatkowych punktów technologicznych dam to w utrzymanie wojska. No, dobra. No i coś tutaj jeszcze muszę asymilować. Ale dobra, ja zaraz inwestuję w towary. Okej, wszystko już poinwestowałem. Myślę, że jakoś niesamowicie długo się też do tej wojny szykować nie będę. Oj. No, czemu kliknąłem Enter i mi teraz USA w ogóle przejęło wszystkie prowincje? No to nieźle. Zacznę z nimi poprawiać relacje, ale oni mnie zaatakowali. Ja miałem kliknięty Enter i oni mi przeskipowałem z 5 tur, kiedy oni mi bardzo dużo prowincji zajęli. Naprawdę nieprzyjemnie. Ciekawe, z kim tym razem będę miał wojnę. Bo jak dobrze wiemy, że już to kiedyś mówiłem, że jeśli się wczyta save'a, to i tak będę miał z kimś wojnę, tylko tym razem z innym państwem. Bo to jest jakoś zaprogramowane, żeby w danym okresie czasu miał z jakimś danym państwem wojnę. Zobaczymy, z kim tym razem będzie. Może znów z USA, albo z nikim? To też chyba zależy od RNG, od save'a. Jakby czajcie chyba przekaz. Czasem możecie się włączyć tak, jak powiedziałem wcześniej, że to jest zaprogramowane, kiedy będzie wojna, a czasem może to, nie wiem, być kompletne RNG, czy będzie wojna, czy nie i z kim będzie. No ale tutaj się zaczynam przygotowywać. Już będę miał więcej punktów ruchu w tej wojnie. To bardzo przyjemna informacja, ponieważ będę mógł bardziej się przesuwać na froncie. I rekrutuję tyle wojska, żeby, nie wiem, za całą kasę wyrekrutować, chociaż ten przychód i tak pewnie zaraz będzie na plusie, o tutaj, więc nie ma o co się martwić. No dobra, pora znów wszystko zgrupować i zobaczyć, ile tym razem będzie wojska. Wiem, że można to zobaczyć w trybach map, ale tak czy siak muszę to wszystko sobie ładnie ustawić. Tym razem będzie więcej wojska zaangażowanych w inwazję, ponieważ wcześniej było 160 tysięcy, teraz będzie 235 tysięcy. No ale też ten front jest bardziej wielki, więc ja to tak bardziej strategicznie porozstawiam. Tu gdzie wiem, gdzie, nie wiem, jest bardziej gęsto, to mniej wojska wyślę na kratkę, a tutaj gdzie jest bardziej otwarty front, to więcej wojska. Kurde, tego wojska trochę mi tutaj na front nie starczyło nawet. Jak chwila. To wie, jak mi nie starczyło, to może Stanom Zjednoczonym też nie starczy. Minus 99 relacje. No to nieźle. Czy oni mi się zgodzili na wasalizację? Ta. Kurde. Teraz nie wiem, czy ja mam z nimi walczyć, czy tak to zrobić. Bo czasem sobie sprawdzam, czy jestem w stanie pokonać dane państwo, wasalizując je i anektując. Znaczy je wasalizując je i jeśli się zgodzą na wasalizację, to znaczy, że jestem potężniejszy niż dane państwo. Ale też można zrobić tak, iż można też wziąć pod uwagę to, że ja osłabiłem Stany Zjednoczone tylko po to, by teraz je zwasalizować. Uzależnić je od siebie. Tak się działo w historii. Więc teraz pytanie, czy ja mogę tak zrobić? Actually, i tak my się bardzo nie lubimy. Chęć wolności mają dużą, więc wydaje mi się, że oni i tak się wyzwolą, a jeśli nie, to łatwo będzie po prostu. Ja i tak potrzebuję 1000 złota na to, żeby mógł skonstruować to Cesarstwo Meksyku, ale w sumie ten przychód leci w górę aktualnie, więc git. No i łatwo, dobra. No i teraz wystarczy poczekać chwilę. Mając nadzieję, iż nie będzie tutaj żadnych nigdzie rebelii. Też troszeczkę poustawiam to wojsko tak bardziej strategicznie, żeby wszędzie się wszystko asymilowało i nie wiem, w razie czego szło się wybronić przed jakimiś buntami. O, nowe państwo powstało w ogóle. Jakieś takie o, ciekawe. Możemy w międzyczasie zobaczyć, co się dzieje tu na innych kontynentach, chociaż jakiegoś niesamowitego. O, Jamajka mi wypowiedziała wojnę. Nic niesamowitego tutaj się nie dzieje. No, zwykłe wojny przeciętne. Stwórz Cesarstwo Meksyku. No i pięknie. Popa widzowie.